Cześć moi drodzy, witam was serdecznie. No po pełnym emocji, sportowych emocji weekendzie zapraszam do zerknięcia na pierwsze pojedynki 1/4 finału walki na kupony. Od razu 8 osób, które zostało w turnieju, proszę o podesłanie kuponów do Roberta najpóźniej do jutra, czyli do wtorku do północy. Lecimy! No i jak widzicie, dwa pierwsze pojedynki to na 12 zdarzeń, na 12 typów, trafione tylko 3. W pierwszym pojedynku, no nie mieliśmy jeszcze takiej sytuacji w fazie pucharowej. Michał Iwaniuk z Piotrem Klemanem remisują 0-0, ponieważ żaden z panów nie trafił ani jednego zdarzenia. Dzięki temu, no zdecydowanie ciekawe będzie spotkanie rewanżowe. Natomiast w drugiej parze prowadzi Tomasz Kasprzak 2-1. Dzięki temu, że trafił o jedno zdarzenie więcej niż Mira Stepes, no ale tutaj również nic jeszcze nie jest jasne. Wszystko tak naprawdę rozstrzygnie się w spotkaniu rewanżowym. Para numer 3 i para numer 4, no to jak widzicie, więcej trafionych zdarzeń, jeżeli chodzi o parę numer 3 RK81 z Rafałem Grzybowskim. No tutaj również wszystko tak naprawdę rozjaśni się po spotkaniu rewanżowym. Na chwilę obecną RK prowadzi 2-1. Jak widzicie, trafił dwa zdarzenia, natomiast Rafał Grzybowski trafił tylko, że pierwsza drużyna, czyli West Bromwich, strzeli bramkę z Liverpoolem. No i najciekawsza, może nie najciekawsza para, ale para, w której no najwięcej mamy tutaj jasnych rzeczy. Jacek Jarczyński po raz drugi w pierwszym meczu w fazie pucharowej trafia cały kupon, kurs łączny 4,20 jak widzicie, i prowadzi 3-1 z Kamilem Gostkiem. No zobaczymy, czy spotkanie rewanżowe to będzie przypieczętowanie awansu przez Jacka Jarczyńskiego, czy może jakiś niesamowity comeback Kamil Gostek tutaj nam zrobi. W każdym razie na pewno warto obserwować propozycję Jacka Jarczyńskiego, także serdecznie zapraszam do obserwowania serii walki na kupony, do subskrypcji kanału Obstawiamy. Tutaj sobie jeszcze zerknijcie, jak wygląda drabinka pucharu po pierwszych pojedynkach. No i oczywiście czekamy na spotkania rewanżowe. Tak jak mówię, do finału coraz bliżej do wyłonienia zwycięzcy pierwszej edycji walki na kupony. Jeszcze raz zapraszam do subskrypcji kanału Obstawiamy. Zostawcie dzwoneczek, żeby mieć powiadomienie o każdym nowym filmie. A w opisie pod filmem macie linki do naszej otwartej grupy dyskusyjnej na Facebooku oraz do naszego fanpage'a. Serdecznie zapraszam. Trzymajcie się. Miłego tygodnia. Na razie.